Iceberg chipsów. A właśnie, widziałem. Ej, też mi się wyświetlił. Ej, może obejrzymy. Obejrzymy to. Kawałeczek. Człowieku, posłuchaj mnie teraz. W swoim życiu zjadłem więcej chipsów niż waży twój stary, twoja matka, babka, prababka, dziadek, ojciec, wasz pies, łóżko w dupę, mieszkanie i bęben twojego ojca. Śmieciu, jestem królem chipsów, jestem w dupę znachorem, jestem ekspertem. Jak czegoś tu nie będę znał, to znaczy, że to nie istnieje i kłamią. W skrócie, obejrzmy. Czy trafiliście kiedyś w chipsach karty z pewnym Austriakiem? Dziwny początek. Takim malarzem? Albo jedliście chipsy o smaku kaczki po smoleńsku? Czy wiedzieliście, że polska paczka Lay's sprzedała się kiedyś za gruby hajs? A może widzieliście reklamę kram chipsów, w której pojawia się walor z blok ekipy? W tym filmie przekonacie się, jak głęboko zakorzenione w polskich realiach są nasze ulubione chipsy. Film typu Iceberg to przynajmniej dwuletni już trend. Polski mężczyzna żyje 7-7 lat, co daje dokładnie 6 tysięcy, więc w skali całego życia może poświęcić godzinę na iceberg. Masz rację. Trend na YouTubie, który polega na wypisaniu informacji i mniej znanych faktów na dany temat, podzielonych na warstwy. Od znanych wszystkim memów, ciekawostek, aż do ekspertem faktów. Ekspertem to ty jesteś jedzeniem starych chipsów informacji z witryny i często kontrowersji. Ale to były normalne chipsy, tylko pani dała ja za witryny. Ja jestem Daj Jednego i wraz z moimi gośćmi przedstawimy wam aż 100 informacji o chipsach, które powiązane są stricte z Polską. Zaczynamy. 1,25? No ale za szybko będzie, no. Prawo jazdy z chipsów. Jeden z najbardziej rozpowszechnionych chipsowych tekstów w Polsce, jak znany nawet poza internetem. Mówi o tym, że każdy słaby kierowca znalazł swoje prawo jazdy w chipsach. Potencjalnie ma źródło w sprowadzanych z Ukrainy dokumentach, kupowanych taniej niż koszty nauki i egzaminów, które miały rzekomo docierać do kupującego w paczkach chipsów. Powietrze w paczkach. Czekaj, to tyle było? 24 i niektórzy wciąż potrafią się kłócić o to, że ich chipsy nie są wypchane po brzegi. Opakowania chipsów wypełniane zostają w procesie produkcyjnym azotem, a następnie zgrzewane, by podczas podróży na półki sklepowe nie połamały się, nie została z nich miazga. To powoduje... Patrz, jak mamon z poradnikiem leci. Proponowane. Znaczy, gajdę oglądam. Nie wiem, co to za filmik, ale... Nie, no naprawdę, krasza dostałem. Słychać, no. Czemu to jest tak szybko? Znaczy, gajdę oglądam. Nie wiem, co to za filmik, ale... Nie, no naprawdę, krasza dostałem. Rzeczywiście coś oglądał. Jak byka pokonać. Czuję, że każda paczka chipsów jest w połowie pusta i że wydajemy nasze ciężko zarobione pieniądze na mniej produktu, niż jest nam obiecywany. Pamiętajmy, że płacimy tutaj za gramaturę produktu, nie za zapełnienie paczki. Temat ten łączy się nierozerwalnie z innymi wpisami, które zostaną poruszone na niższych poziomach iceberga. Jest Crunch Chips, jest impreza. Co za jest playlistę to... gier małżeńskich? Rukaszu zrobił co odcinków, co nie widzieliśmy. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych sloganów reklamowych, że już nie ma. A przynajmniej tych związanych z chipsami. Vibe reklamy na tyle spodobał się widzom, że powstało ich aż 12, z czego dwie są z edycji Tugeza, czyli dwusmakowych Crunch Chipsów. Czy co? Wy znacie je wszystkie? Oto jedna z tych mniej znanych. Jak dwusmakowych? Ej, to gada ten! I to gada ten z Madagaskaru, zebra. Rel? Znam aktorów polskich. Jak się chwilę zastanowicie, to te reklamy są praktycznie jak Harlem Shake. Crunch Chipsy zrobiły Harlem Shake'a 6 lat zanim to było modne. Chipsy przyszły. Wyobraźcie sobie, gry że jesteście do policjantem straka, pluki. Na pogadance w podstawówce i nagle jedno z dzieci krzyczy na głos: chipsy przyszły! O tym więcej już za chwilę. Najpierw co? Do wstępu. Źródłem tego mema jest stara reklama Crunch Chips o smaku bekonowym. Chipsy przyszły. Nowy Crunch Chips Green Bacon. Obecnie o reklamie prawdopodobnie mało kto pamięta, ale tekst żyje dalej swoim własnym, imprezowym życiem, niezależnie od reklamy. Dlaczego? Feno hotdogowe chrupki z musztardą. Wiesz co, teraz byłem w Lidlu, czy tam w Biedronce i widziałem o smaku musztardy chipsy, także no...
nadal istnieją. Tak sądzę, bo wiem na swoim przykładzie, dopiero niedawno, po latach, po obejrzeniu oryginalnej reklamy dowiedziałem się, że tak naprawdę słowo chipsy to gra słów i sprytny eufemizm na to, co widzimy na ekranie telewizora, czyli trzech policjantów. Pringlesy octowe, pamiętam, kiedyś to kupiłem z kolegami, prawie się zżygałem. W życiu nie jadłem czegoś takiego. Pamiętasz 30 lat temu, kiedy zjadłeś swoją pierwszą paczkę chipsów, synek? No. Kiedy mówiłeś, że zostaniesz chipsowy królem i tak. Szefem mafii chipsów, albo wtedy, kiedy dostałeś zielone chipsy, a ty mówiłeś, że są dobre, oryginalnie były żółte i wtedy miałeś srakę. Nie, to zielona cebula była po prostu. Trzy psy. I nie kłam. Chipsy. Pewnie wielu z was już zaczyna pisać komentarze w stylu: jak mogłeś nie wiedzieć, głupi jesteś czy z policji? A ja powiem wam, że ale za czego? Kolejne 20-30 lat ten tekst będzie idealnie nadawał się na polski efekt Mandeli, kiedy materiał reklamowy nie będzie już do odnalezienia w internecie w przyszłości. Ale o co chodzi ze wstępem, zapytacie? Reklama odbiła się echem na ulicach posterunkach. Tak, Lukaszu, było coś takiego. W 20-letnim już artykule portalu... Ja to bardzo lubiłem, te takie chipsy piłki, zielona cebula, coś takiego. One miały taki smak zielonej cebuli, ale że inne nie miały takiego cebulowego, że taki... Kurde, dobry był. Nasze miasto.pl czytamy, że łódzcy policjanci oburzają się na reklamę chipsów, do realizacji której reżyser wykorzystał policyjne mundury i wysłużony radiowóz marki Nysa. Parafrazując słowa artykułu, dowiemy się, że sam podinspektor nie ma nic przeciwko tej reklamie i uważa ją za sympatyczną. Dobre były. Ale zaraz po jej emisji w odbiornikach telewizyjnych jego funkcjonariusze zaczęli dzwonić z pytaniami, czy jakieś kroki zostaną podjęte w sprawie zdjęcia reklamy z anteny, która według nich była nieetyczna i ośmieszająca. Co? Chipsy Cola, gramy w Lola. Polski odpowiednik światowego MLG 360 NoScope, mema związanego z Doritosami. LOL to skrót od gry League of Legends. Na niższych poziomach tego iceberga jest więcej chrupiących gagów. League of Legends? Jeszcze jeden wpis o LOLu, ale uwierzcie mi, że pozostałe są mniej znane i mniej zrozumiałe bez szerszego kontekstu. Znaki pomidor nazwie. Jest szama, jest popita, można grać. Nie wiem, chipsy slasher, kiedyś, nie jestem dziś. Pewny. Podczas rozmów chyba było coś często pojawia się temat nostalgii i tęsknoty ze starymi czasami. O, Mr. Saki. Back my days, chipsiki to było aż to ziwo. Nie to, co to wungo, to to robią teraz. Prawda jest taka, że z nostalgią nie wygrasz, a człowiekowi nie dogodzi. Ty, a te maczugi? Dziś kłóciliśmy się o niezdrowe składniki, a za gówniarza jedliśmy wszystko, co najtańsze, byle na lizaka zostało. Lista zakupów mamy. Bardzo prosty mem bazowany na historii z życia pewnie nie jednego z nas. Wchodzimy do kuchni, na blacie leży lista zakupów na dzisiejszy dzień. Dopisujemy do niej chipsy, nasza mama to widzi, pewnie robi w tym momencie facepalma, a po chwili patrzy na nas tym wzrokiem z wymowną ciszą. Teraz jak opisałem już ten scenariusz, to dochodzę do wniosku, że to się prawdopodobnie nigdy u nikogo w domu nie wydarzyło. Ale wiecie, co się wydarzyło na pewno? Scenariusz mema z drugiego wpisu w tym temacie. A gdzie chipsy? Tutaj sytuacja przedstawia się tak. Mama wraca ze sklepu, zaglądacie do reklamówek w poszukiwaniu chrupasu, wyciągacie wszystko, a chipsów nie ma. A nie mówiłem, że to na pewno stało się kiedyś u was? Nie? No ta. To napiszcie w komentarzach, jak to u was wyglądało. Ja za dzieciaka jadłem chipsy na potęgę, nawet moja mama pamięta, że zawsze prosiłem ją o hajs na szynkowe chipsy z Biedry. Czasem one dobre były. Z portfela, jak nikt nie widział. Mam nadzieję, że tego nie pamięta. Co to za boomer? Ten mem jest bardzo głęboki. Żyjemy w społeczeństwie. Chiperki. Różni ludzie w różnym wieku, z różnych miejsc Polski, różnie mówią na swoją ulubioną przekąskę i używają tak, różnych pisowni, pisząc o niej w internecie. Było. Mamy dzieci tak zwanej generacji iPada, recenzujące na YouTubeowym koncie swojego rodzica cebulowe chipsy. Mamy chipsy pisane przez CH, wymawiane przez czy. Mamy chipsy pisane przez CH i wymawiane przez CH. Mamy chipsy przez czy. Mamy chipsiki, chiperki i chiperki. Czy ty nazywasz je w ten sposób? A może jesteś zawziętą krową na rowie za dnia i purystą językowy w nocy i jedyna prawidłowa wymowa to chipsy, a pisownia musi być przez CH. A może mówisz na chipsy chrupki? Jeśli tak, kto cię skrzywdził? Stare smaki, nowe opakowanie. Chrupki. Myślę, to że co nie innego. Będzie to dla nikogo zdziwieniem, kiedy powiem, że nie da się wymyślić nic nowego pod słońcem. To samo tyczy się chipsów i ich producenci wiedzą o tym bardzo dobrze, dosłownie ich przenośni, karmiąc was kolejnym smakiem z dodatkiem aromatu wędzarniczego, ukrytego pod każdym smakiem mięsnym, okraszonym każdym możliwym przymiotnikiem, od którego cieknie wam ślinka. Nie no, ale co ktoś ty gadasz? Na świeżutką, świerczącą mega kiełbaskę prosto z wiosennego, majowego, gorącego grilla? Przecież to się różni chociaż trochę. Chipsów.
W latach 90. do paczek chipsów dodawane były przeróżne o, rzeczy. O, przecież to było Chipikao. No. Pamiętacie, tazosy Pokémon, poranki Cheetos, spinnery z Beyblade'a, karty z Gwiezdnych Wojen, Dragon Ball'a, Actionmana. Magiczny... Te Dragon Ball były w tych, Chio Chips był. Ciekawe, czy są jeszcze. Sztuczki, karty z piłkarzami, karty z Władcy Pierścieni. O, te karty. Też je mam nadal. Ty, ja mam w sumie większość tych rzeczy nadal, ale porypane to jest. I krowy i kurczaka, Johnny'ego Bravo, żetony z flagami, Tazos Duel Master i wiele, 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 wiele innych. Moimi ulubionymi były karty z Krainy Crunch, Tazos z Kosmicznego Meczu. Ty, tego nie widziałem. O kurde. Rozkładanki z Garfieldem, no i przede wszystkim karty z gry Heroes. Ej, miałem z Heroesów. O kurde. Heroesy, no. Co w Might and Magic 4. Daj jednego. Kto z was nigdy nie doświadczył zdaj jednegowania, niech pierwszy rzuci kamieniem. Otwieracie nowiutką paczkę Lace. Też się pamiętam, ale cześć, który? A tam, jak zwykł mawiać sławny poeta. Nieuchronnie chmara zrywaj, sunie tu do mnie, żeby mnie ponagabywać. Jest to jednocześnie nazwa jedynego polskiego kanału stricte o chipsach na YouTubie i nick autora tego iceberga. To ja. YouTube dodał ostatnio świecący po wciśnięciu guzik suba. Wiedzieliście? Sprawdźcie go i dajcie mi znać, czy zadziałał. A, to nie pamiętam, Quinto. Stare reklamy chipsów. Większość to z nie was... było tak, że od ciepła to się ten robiło coś? Że trzeba było palcem potrzeć? W latach 90. polska telewizja nie skąpiła nam reklam o wszystkich możliwych smakach i edycjach chipsów pełnych polskich aktorów i piosenkarzy. Ten wpis służy za wstęp. Który przygotuje was mentalnie, mam coś nadzieję, takiego, na całą lodową lawinę starych klasyków. Pieniądze w paczkach. Uwaga, teraz paczka. Ej, były kiedyś pieniądze, no. Są pieniądze. Zawinięte w taki kwadracik mały. Denominacja złotego, ale czyli nie... zamiana wartości jednego ale miliona były, ja starych złotych kiedyś wygrałem. Na dzisiejszą stówkę. Miała w Polsce miejsce w 1995. No. I sądzę, że właśnie w okolicach tego czasu została wyemitowana ta reklama, bo dziecko trzyma nowy banknot. Były też że chipsy drugie do wygrania, coś jak z Big Milkami, no też pamiętam. Tu złotowy, ale matka i lektor dwa razy mówią nam o wartościach starych złotych. To no by ja oznaczało, że takie coś! Widzisz? W takim kwadracie, no. Promocja na hajsy z paczki ma dzisiaj 28 lat. Co? Ważne jest to chociażby dlatego, że w czerwcu 2023 roku ta legendarna już kampania została wznowiona. Sięgnij po Lays i poczuj smak wygrany. Teraz w wybranych promocyjnych paczkach Lays możesz znaleźć banknot od 10 do 100 zł. Łącznie aż 1,5 miliona złotych. A, racja, jest coś takiego. Widziałem na TikToku, jak typ 100 paczek kupił i wygrał 10 zł. Także jest niezłe ratio. Nie wiem jak wy, ale moim zdaniem stracili bardzo dobrą szansę na odegranie tej samej reklamy z dorosłym jeden traktorem, na 100 wygrywa dycha. Trzymającego stówę. Ceny chipsów w Polsce. Głośny temat. Nawalanie... Patrz. Czekaj, jaki to był smak? Pizza. Te to pamiętam, ale tych to nie. Kopowiczów w klawiaturę słychać aż tutaj. I nic dziwnego. Żabka fioletowe 9 zł za 130 gramów Crunch Chips. Lidl, fioletowe to były te, co miały takie łapki, jako chipsy, czy tam chrupki to były, nie? Czy takie kółko i takie palce. 7 zł za 120 gramów. Biedronka 10 zł za 200 gramów bliskich ziemniaczków. Promocji. Carrefour 11,89 za 250 gram Lays albo 10,50 za 200 gramów Crunch Chipsów. Wiecie, co jest najlepsze? Że 220 gramów Top Chipsów w Biedronce jeszcze w 2018 roku kosztowało 3 zł, a nawet 2,50 każda przy zakupie dwóch. Nawet znalazłem moje własne nagranie, które uwzględnia cenę. Patrzcie. Biedronka wersja. No ale to wszystko tak można. Przed 2020 rokiem wszystko było dużo, dużo tańsze. Od końca 2021 roku producent Lays prowadzi z Biedronką renegocjacje... 20% gratis znaczy, że w sklepie można zjeść 20% bez płacenia, a potem musisz zapłacić jak chcesz więcej. Ty! Rzeczywiście, to jak te soki były Caprio Lidl gratis, to w litr można było w sklepie wydoić? Na legalu? Warunków współpracy. Dzięki Grolik za 21 lat. Jak ty stary 21 lat? Ty młody jeszcze, jurny.
Chipsy zniknęły z półek sklepowych na początku 2022 w sporze o zbyt wysokie ceny. W tym czasie produkty amerykańskiej firmy PepsiCo były dostępne jedynie w wybranych sklepach, a po nowym roku asortyment. Skąd wiesz? Napiszcie mi w komentarzach, czy Lay's wróciły już do biedry, czy nie, bo ciężko mi to stwierdzić, żyjąc w Wielkiej Brytanii. Ty... się tak zastanawiam, ty, nie ma Lay'sów w Biedronce? Ty, ale chyba nie ma Lay'sów w Biedronce. Są Top Chipsy, są Pringlesy, czy tam Pringlesy. Są Crunch Chipsy. I są te przysnaki. Te takie, wiecie, typu te bekonowe i tak dalej. Cebulowe. Ej, chyba nie ma. A, i wiejskie ziemniaczki są, no, no, no. Ale kiedyś, czy były Lay'sy w Biedronce? To też nie pamiętam. Ja kiedyś to tylko kupowałem Top Chipsy. To... teraz też czasem, bo w sumie wszystko teraz już tak samo smakuje. Już na stare lata to człowiek, wiesz, tylko by najchętniej cyjanek opieprzył i zamknął oczy na zawsze. Sadgę. Popularne edycje. Ta pozycja istnieje tak naprawdę, żeby przygotować was na najstarsze edycje chipsów, które pojawią się na wiele niższych warstwach. Na pewno znacie Carefush. Lay's, do opakowań, których można było przyłożyć swoją twarz i pokazać, że... Ej, pamiętam to gówno. ...pełnie do przezroczystości od jedzenia chipsów przez ostatnie 25 lat. Mieliśmy mistrzów weekendu od Crunch Chips, Top Chips, Tasty z Biedronki, co oznaczało tak naprawdę to samo co X-Cuty u Crunch Chipsów. Mieliśmy jeszcze grubsze Max, jeszcze o, najlepsze Maxy. Pringles typu Stax, no i najbardziej popularne Lay's Strong. Ostre chipsy. Strongi też dobra. To obok smaków cebulowych i paprykowych... Ej, wasabi będą takie zielone? Zobaczymy, czy to tylko w mojej głowie były. Najchętniej rozchwytywany rodzaj chipsów, czy to w internecie, czy w realu na półkach. Gerrit? W realu? W takim sklepie... YouTube jest przepełniony recenzjami, testami i challenge'ami związanymi z tym rodzajem chipsów. W ostrych chipsach jest coś, co sprawia, że pół Polski szaleje za nimi i kupuje je wraz z piwem, by po powrocie do domu rozsiąść się wygodnie w fotelu i obejrzeć mundial, zagryzając chmiel ostrym jalapeno. Moja tolerancja na skowile nie jest aż tak zła, ale gdybym uwielbiał pikantne chipsy, to pewnie zobaczylibyście kiedyś na głównej mój feature u Yifem Szefa. Rozumiem, solo. Sadgę dla dziadka. Ej, daj jednego. Tylko jednego. I don't know if it fits my macros, ale Piotrze, jak to słyszysz, to chętnie nagram wspólnie coś o chipsach. Kochasz lub nienawidzisz octowych? Niektórzy... Nienawidzę octowych. Kiedyś kupiłem z kolegami, pamiętam, na testa. I octowe jakieś tam w takiej tubie. Jezus Maria. Ale tak śmierdziały, a jak to wziąłeś do gęby, to no prawie umrzesz. Umrzesz jak to weźmiesz, nie próbuj. Do grobu poszliby z przeświadczeniem, że chipsy o smaku octu lub octu i soli to cud, który trzeba wysławiać pod niebiosa. Druga strona barykady. W jakim uważa, kraju to, to jedzą, najgorsze, że to powstało? Powstało? Pierwsze chipsy o tym smaku powstały w 1954 roku. Czekaj, co ty mi wysłałeś? Trochę sushi. W Polsce mam wrażenie, że nadal jest to Duch. Rzadko spotykany smak poza edycjami limitowanymi. Twój brat lubi octowe? Chipsy octowe są no tak, ale on pije denaturat. Więc... powiedzcie mi, jak często Polacy kupują ten smak? Ewidentnie można go tylko lubić lub nienawidzić. Nie ma pomiędzy. Rekomendowana porcja. Jeszcze raz octowe? Że to, no że kupicie nie, chipsy, nie oznacza, że musicie zjeść je wszystkie naraz? Co? A jak to? Herezja, prawda? Like... who does that? Jedna średnia porcja na dorosłą osobę, która dziennie spożywa 2000 kalorii, to około 25 gramów. To mniej więcej tyle. A teraz przyznać się, kto z was kończy jeść chipsy po jednej garści. Twoje strongi z dzieciństwa ulubione? Co strongi? A, że teraz strongi najlepsze, a to twoje ulubione kiedyś? Tego nie lubię. Stixy nawet dobre były, te też spoko były, te kurczakowe, bo kurczakowe smakowały jak obiad. Tak myślałem. Nazewnictwo Crunch Chips. Prosta sprawa. Płaskie Crunch Chips to po prostu Crunch Chips, karbowane barbecue. Zawsze Crunch Chips X-Cut. Jeśli ktoś tego nie wiedział, napiszcie w komentarzu, jak wam to umknęło. Są na dalej Stixy, no. Jest jeszcze jeden wpis z tym związany, ale moim zdaniem minimalnie mniej znany i zastanawiam się, czy zauważyliście jak zależność, o której tamten wpis mówi.
Miska z chipsów. Zastanawiałem było się coś takiego, co się bokiem otwierało. I czy poza internetem ktokolwiek podwija opakowanie chipsów od jak dołu, to kończy? Nie jadłem. Z nich stojącą miskę weź z chipsami na samym wierzchu, których nawet nie trzeba wygrzebywać. Na YouTube'owym kanale 5 sposobów na odnaleźć możemy ten sposób serwowania chipsów. Ale były kiedyś takie, że miały taki ekspres na boku, taki jakby obrazek, żeby tu otwierać. I dało się normalnie bokiem pakę i tak tak o i micha była, no. Ale prawdopodobnie najstarszym materiałem na YouTubie dokładnie na ten temat jest film kanału Domowy Sposób, na który natrafiłem przez przypadek podczas wyszukiwania informacji. A ten sposób też jest dobry, nawet lepszy. Dla mnie w sumie ten sposób jest głupi. Nie po to no kupuję... Co ty pije, przyszło, jest dobry. W połowie pustą paczkę, hurdur, żeby i tak połamać. Ej, co to? Ale żeś obrazek wysłał z AI wygenerowany przed sekundą. Co to jest? Stiksy dolarowe? Co to w dupę jest to? Co to w dupę jest? Oszuście. Mać większość chipsów w ten właśnie sposób. Ewolucja logo chipsów. Tytuł mówi sam za siebie. Każda firma zmienia na przestrzeni lat swoje znaki handlowe. Tak na przykład zmieniało się logo Lay's. Jest to jednak najbardziej znana firma na świecie i znaleźć stare znaki towarowe nie mniej znanych marek chipsów tego jest już pewnie o wiele trudniej. Olej palmowy. Swego czasu było bardzo głośno o tym, jak bardzo szkodliwy jest olej palmowy, zarówno dla nas ludzi, jak i orangutanów żyjących w obszarach wybranych pod uprawę palm olejowych. To właśnie ten tani w produkcji olej był używany przez lata do smażenia chipsów przeróżnych marek i to prawdopodobnie ten sam olej, za którym nostalgicznie tęsknimy, wspominając jak to kiedyś chipsy smakowały lepiej. Pewnie to on był lepszy w smaku? Kto wie. Od stycznia 2019 roku firma Lay's zmieniała sukcesywnie olej palmowy na mieszany ze słonecznikowym, później wyrzuciła palmowy zupełnie i smażyła na mieszance słonecznikowego, rzepakowego i kukurydzianego, a obecnie zamiennie te trzy rodzaje oleju w różnych proporcjach znajdziecie na tyłach opakowań Lay's. Wyprodukowało to jest 1,25. Jak Mediterranean, które smażone było tylko na oliwie z oliwek. To? Kononowicz mówi, że najlepiej smażyć na miodzie ludzkim. Co to jest? Co to jest miód ludzki? Jeden z najbardziej rozpoznawalnych smaków Lay's w całej Polsce. Te są, one smakują jak obiad. Jakbyś obiad jadł po prostu. Zwykły obiad. Pojawił się w 2007 roku. Z case study organizacji Superbrands możemy dowiedzieć się, że zarówno polska edycja 4 pory roku, jak i kurczak z przyprawami właśnie były najlepiej ocenianymi z kameleonem rynkowymi. Co to jest? Przestał być sprzedawany w 2013 roku, aby 7 lat później powrócić na półki w nowej odsłonie. Mieszanka przypraw użyta do stworzenia tego smaku powstała przy współpracy ze szwajcarskim szefem kuchni. Jutro odpalę o 16:30 streama. Kurczak przelewę. Frytki z majonezem czy frytki z keczupem? Żadne. Cabanostre. Był to zwycięski smak żadne konkursu Wymyśl Nowy Smak. Ej, pamiętam to. Konkursu, w którym pierwszy raz jedna grupa konsumentów wymyślała smaki, a druga głosowała na to, który ma zwyciężyć. Do półfinału dostały się 4 smaki. Orientalne krewetki po tajsku, wymyślone przez Janinę z Warszawy, cabanostre dla twardzieli. Cabanostre pamiętam, były zakręcone niezłe ziółko wymyślone przez Anię z Brzeska. Tego i nie. Smak greckiego dipu chtipiti. Ej, to kojarzę, bo taka debilna nazwa była, ale to cabanostre chyba dobre było, nie? Tak kojarzę. Głosujący mogli wygrać karton chipsów, kartę pamięci USB lub kolację z twórcą mieszanki przypraw zwycięskich chipsów, Pascalem Brodnickim. Półfinaliści mieli zagwarantowane 10 000 złotych nagrody, a autor zwycięskiego smaku otrzymać miał 1% ze sprzedaży zaproponowanego przez niego smaku. Minimum 50 000 złotych. Ej, zarobista nagroda, ty. Akrylami. Ale to do końca życia już masz 1% udziałów w Lay'sach? To neurotoksyczny związek chemiczny uszkadzający układ nerwowy, który może przyczyniać się do nowotworów. Ej, a to jest coś jak z tym, ty, że Lego robisz. Słyszałem, że można tak, że Lego robisz swoje te, proponujesz i oni mogą to wybrać i ty chyba potem masz z tego ze sprzedaży, nie? Czy nie masz? Coś jak teraz to on gada z tymi Lay'sami, że smak wymyślasz, a potem masz za to udział 1%. Tworów układu pokarmowego. Powstaje podczas obróbki termicznej w tak zwanej reakcji Maillarda, czyli między innymi podczas smażenia w wysokich temperaturach, jak ma to miejsce w przypadku produkcji chipsów. Nie później niż pół roku Lego temu rządowy serwis Rzeczpospolitej Polskiej na stronie gov.pl ostrzegał publicznie o wysokim poziomie tego związku w chipsach warzywnych Snack Day z Lidla. Z portalu czasdiety.pl Czekaj, czyli warzywne, czyli w teorii najlepsze jakie są,
Jak zawsze okazało się najbardziej trujące. Widzisz, tylko hamburgery, tylko hot dogi, tylko fast foody, tylko chipsy, tylko Coca-Colka, tylko chrupiąca, żeby się nie otruć. Poziomie tego związku. Bo zobacz, jak ty coś jesz gównianego, każdy wie, że to jest gówno. Nikt ci nie będzie dymał w dupę i mówił, że ty jesz coś, co ci wydłuża życie. Ty wiesz o tym. Ale zobacz, próbujesz zjeść coś, jakieś warzywne chipsy z kalafiora i się okazuje, że masz raka, widzisz? Nie daj się, nie daj się. I ty napiszesz foliowa czapeczka. Nie, 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 koleżko. Nie, nie, nie. W chipsach warzywnych Snack Day. Jesteś skończony. Z portalu czasdiety.pl dowiemy się z kolei, że spożycie pojedynczej paczki chipsów dziecko oznacza, że ma ono w sobie więcej akrylamidu na kilogram masy ciała niż osoba dorosła. Scoops, salmonella i wycofane chipsy. Poza jaka tymi z Lidla z akrylamidem w środku, o których było wcześniej, do głowy przychodzą mi tylko Lay's Scoops, które miało zostać wycofane przez incydent z salmonellą. Pamiętam to, bo kiedy nagrywałem o nich film 7 lat temu, widzowie pisali mi, że niestety już ich nie ma z tego powodu. Kiedy szukam na to dowodów dzisiaj, nie jestem w stanie znaleźć nawet jednego artykułu o salmonelli w chipsach Łódkach. Internet za to wyrzuca mi posta o Lay's Oven Baked, o smaku grillowanych warzyw, o których główny inspektorat sanitarny... Ty, a przez jakiś czas były Lay'sy barbecue chyba, czy jakoś tak, w Polsce? I je wycofali, te oven, te takie prosto z pieca. Kurde, ale czemu je tak króciutko było? Wydał ostrzeżenie i tłumaczył, że produkt był błędnie oznakowany, czyli między innymi brakowało mu informacji o obecności w chipsach alergenu mleka. Dodatkowo w tej kategorii mieści się tak naprawdę wiele sezonowych smaków, które nie dość, że pojawiły się raz na sezon, to jeszcze często był to ich jedyny sezon. Więcej o starych edycjach i smakach w kolejnych wpisach. Wiesz, że w zestawach Star Wars, jak ci to wymyślisz, to ci każdy różowy klocek, co tam dodali, dostawali tam ciasto. Flavor. Co? Tajemniczy smak to dosyć popularny chwyt marketingowy polegający na wypuszczeniu przez firmę, w tym przypadku przez Lay's, serii chipsów o nieznanym smaku, który konsumenci jak mają te fasolki z Harry'ego Pottera. Lay's miał przynajmniej dwie takie serie, Jaki to smak w okolicach 2013 roku i Nazwij smak w listopadzie 2019. Smacznego. Smak i teraz nie wiem, czy mam strzelać w smak. Pringles to nie chipsy. Jeśli Pringles zawsze mają ten sam, słynny kształt paraboloidy hiperbolicznej, no to nie ma bata, nie mogą być chipsami z ziemniaków i zwykłemu Kowalskiemu nie trzeba tego mówić. Ale rząd amerykański i rząd Wielkiej Brytanii to niezwykły Kowalski. Pringles to amerykańska firma. W USA na chipsy mówi się chips. Potato chips. W UK chips oznacza grubo krojone frytki, więc na chipsy mówi się tam crisps. Crisps. W 1975 roku dobra, no. Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków dała Pringles ultimatum. Albo będziecie się reklamować jako chipsy z suszonych ziemniaków, albo nie nazywajcie się chipsami w naszym kraju. Co robi normalna firma w takiej sytuacji? Zaczyna mówić na swój produkt crisps. Jak to, Oli? Nie. Za mało skomplikowane? To dopiero wierzchołek. Przecież się pamiętam, może? Ważne jest to, że Pringles zaczyna sprzedawać się właśnie w Wielkiej Brytanii. Jest rok 2008 i te przetworzone... Więc się chcę kurwa wzbogacić! Lay's ogórek z jogurtem The Best oraz Cheetos Hot Dog. Jakie ogórki? Nie znam tego chyba, albo nie pamiętam. A hot dogi to były, no? Kruche placki w kształcie łuku, które są produkowane pizza. Z gotowanej masy ziemniaczanej, mąki pszennej i różnych przypraw, lądują przed brytyjskim sądem. Tego roku Urząd Skarbowy i Podatkowy Wielkiej Brytanii wytacza Pringles proces, bo ci czarno na białym mają na swoich tubkach napis Potato Crisps, więc powinni za swój produkt w kraju brytyjskim płacić 17,5% podatek VAT. Jezus Maria. Co na to prawnicy od Pringles? No przecież, że nie jesteśmy crisps. Ziemniaki w składzie naszego produktu to tylko 42%. Nie możemy płacić podatku, skoro nie jesteśmy z ziemniaków, na co brytyjski sąd odparł... I tak oto bez szwanku ówczesny producent Pringles omijał podatki przez rok. Po roku sąd zmienił zdanie i powiedział: Oi mate, did you just try to call yourself crisps? I od tamtej chwili Pringles grzecznie prowadza rad. And I haven't been this confused since I randomly started speaking with a British accent in episode 6. Bloody hell! Holy bleep on a bleep sandwich! Oi mate, did you just throw a bloody harpoon at me? I didn't want you to shut it, you knobhead! Deals. Irlandzki sklep w Polsce sprzedający w swojej ofercie zagraniczne chrupasy za tak zwane wszystko po 5 zł. No jest znany taki również sklep jako u nas. Poundland lub Funciak dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Pierwszy sklep stanął w Polsce w 2018 roku. Ja w styczniu 2019 zrobiłem o tym film z holem zakupowym pełnym rozmaitych chipsów, a już 4 miesiące później nagrywałem dla was filmy z tego samego sklepu, tylko że w UK, gdzie żyję i mieszkam do dziś.
Wichajster chipsy 2. Wichajster. Tytuł tego wpisu to używek tak zwanego misheard lyrics, czyli fenomen, w którym słuchając jakiejś piosenki w innym języku, słyszymy w nim nasze rodzime, polskie słowa. Nasz chipsowy przykład pochodzi z utworu Decade of Therion, naszego polskiego zespołu metalowego Behemoth. Na pewno wielu z was kojarzy Nergala. This is him now. And this is him back then. A wiecie, co oni tam śpiewają tak naprawdę? Ja się dowiedziałem właśnie teraz, mimo że znam ten kawałek od przynajmniej 10 lat. They rise the hexagram. Bo to satanistyczny metal, czajcie, nie? Najlepsze jest to, że pan poeta, pół tłumacz, pół okultysta, autor tekstu Krzysztof Azarewicz nie umiał za bardzo w angielski, kiedy pisał tekst tej piosenki w 1999. Ale co, no? Rise, to czasami nie przechodni i nie występują po nim bronie na wstawie żerownika. Nie ma on również strony biednej. Dodatkowo siła zewnętrzna nie działa na strony przechodnie, co oznacza, że oni nie mogli unieść hexagram. Jeśli chcemy użyć w zdaniu słowa rise, to powinno ono brzmieć inaczej. The hexagram rises. Zauważcie, że po rises niepotrzebny jest żaden dopełniacz, to zdanie jest całkowicie poprawne w Kalifornii. Jeśli jednak to oni faktycznie go podnoszą i nie robi tego siła szatana i czarna magia, to tekst w tej części powinien brzmieć they raise the hexagram. I ja sobie tego wszystkiego nie zmyśliłem, nawet autokorekta chce poprawić tę linijkę. Patrzcie. Co to? Doszedłem do wniosku, że pierwsza linijka Decade of Therion ma bardzo dużo wspólnego z ideą Iceberga i dlaczego ten stał się trendem. Załóżcie na chwilę słuchawki, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i posłuchajcie. Which was the context outcome of business? 9 lat po upływie terminu ważności. Co to w dupa jest? O, ty, wczoraj gadałem o tym filmie, że typ zjadł stare lejsy i żyje, a ty gadałeś, że baba mi podała z tego, z chipsy z wyblakłym opakowaniem i miałem umrzeć, bo chciała mnie otruć. No dała mi, bo takie tylko już były w sklepie, no. A że przeciekała szyba i na to deszcz padał. Kumasz? Tytuł nawiązuje do filmiku, w którym dwóch gości, nie dała prawdopodobnie na budowie lub w jakimś opuszczonym budynku, znajduje serowo-cebulowy Lay's Appetite przeterminowany o 9 lat. Postanawiają je otworzyć, powąchać i nie zjeść. Wybacz mi płcie, ale Starfoods to polska firma. Nie moja wina. Starfoods to jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy producent chipsów z polskich lat 90. Okazuje się, że ta praktycznie starożytna, 31-letnia... Szybko przeciekała kopium. Dzięki, Shalder. Shelder. Siema, kurde. Gorange. Jak to się w dupę. Jak to się czyta? Nie, już firma sprzedająca słone dzięki na tym kraju za 5 lat. To polskie przedsiębiorstwo o angielskiej nazwie, a nie chipsy jakiegoś zagranicznego producenta. Po prostu w początkach swojej świetności gniazdo żarło, chipsy i chrupki z jakiegoś powodu sprzedawało pod angielskimi nazwami. W 2005 roku przedsiębiorstwo zostało przejęte... Cześć, Star Chips to były polskie? Surprise. Serio? Kiedyś? Primavera. Primavera to zapomniane już przez wielu chipsy Lay's o smaku włoskiej pizzy. Pojawiły się na rynku w 2002 roku. Możemy to wnioskować z kart piłkarzy z serii Gold 2002, które dodawane były do paczek, ale również patrząc po dacie przydatności do spożycia na szczątkowych zdjęciach opakowania, które jeszcze ostatnio w internecie. Krzychu. Ja się osobiście z jakiegoś powodu na nie nie załapałem, mimo że miałem wtedy nie już dobre maca. 10 lat. Opakowanie nadal jest moim zdaniem bardzo ładne, nawet 21 lat później. Wygląda trochę jak gówno. Jaka reklama! Babę wypchnął na łódce, żeby sam chipsy zjeść. Sigma! Co to jest? Kolory crunchy. Co to w dupę jest? W jednym z wpisów na powierzchniowej warstwie wspomniałem, że istnieje jeszcze Egitka, jedna zależność między nazewnictwem a rodzajem cięcia Egitka. Mianowicie chodzi o to, że każde opakowanie płaskich chipsów od Lorenza jest czerwone, a każdy wariant X-Cut jest niebieski. Ktoś z was pewnie już googluje, czy to prawda i już leci pisać komentarz, że każde crunchipsy są czerwone. Przyjrzyjcie się dokładnie. Lorenz z czasem delikatnie zaktualizował logo crunchów i teraz czerwona obramówka wokół nazwy została wyodrębniona i stała się częścią logo. Ale firma wciąż trzyma się dosyć mocno swojej formuły, z małymi wyjątkami, jak na przykład całkowicie zielona, zielona cebulka. Przez ten film chcesz chipsy? Wybacz mi.
To ja ci dałam te chipsy, bo miałam cię dość, ty influencerku jebany, ale jako iż sam masz 100 lat, te chipsy okazały się za słabe, a są z 1980 roku, następnym razem nasram na te chipsy, zanim ci je dam. Dziękuję bardzo, trzeba będzie za to dopłacić. Brązowy kurczak czy pomarańczowe z jakiegoś powodu, czyli? Pewnie dlatego, że czerwone były zajęte. To wyodrębnienie czerwonej ramki pozwala nam porównać chociażby to, w jakich latach wyszedł dany smak czy edycja. Kolejną ciekawostką jest to, że na opakowaniach znajdowały się kiedyś również kolorowe paski / wstążki mające reprezentować dany smak, skoro każda paczka była zawsze czerwona albo niebieska. Ale znalazłem nawet takie paczki, które mają czerwony kolor, nowe logo z obramowaniem i do tego wstążkę ze smakiem. Zdecyduj się, Lorenz. Jak to? Serio, Krzychu, będziesz blokował miasto traktorem jutro? To połączenie inflacji ze zmniejszaniem. Oznacza to w skrócie tyle, że nie dość, że płacimy w Polsce horrendalne pieniądze za chipsy, to dodatkowo progresywnie zmniejsza się gramatura produktu, ale jej cena wcale nie spada, no a często rośnie jeszcze bardziej. Kryta inflacja. Również często spada. Nareszcie po latach naprawdę dostajemy w chipsach to, na co tak bardzo zawsze narzekaliśmy. Więcej powietrza! Zbyt wąska tubka Pringles. Na pewno jedliście kiedyś chipsy Pringles, a przynajmniej próbowaliście, bo tubki Pringles są za wąskie, by komfortowo dostać się do ostatnich chipsów na samym dnie. Inflation? Temat znany, myślę, nawet Polakom, ale zdecydowanie mniej rozpropagowany w porównaniu zagranicznego internetu. Znacie komika o imieniu Bob Burnham? I've overdone the Pringles thing. Sorry. I wanna have a daughter. Wanna have a daughter. So I can finally have someone around the house who can fit their hands in a Pringle can. Yes, I'm still on the Pringle can thing. Yeah. Ty to pewnie pie, znasz? Taki co o Polsce kiedyś gadał. Nie słyszę filmu przez chrupanie. Ten wpis nabiera coraz większej głębi, im dłużej myślę, jak go skategoryzować. To jednocześnie mem, a o korwinie, racja. Potencjalna teoria spiskowa i co najlepsze rozszerzenie do chroma. Myślę, że dość oczywistym jest, że podczas seansu filmowego albo musimy odpalić głośność na maksa, albo musimy przestać grać w momentach filmu. Myślę, z podprysznicą teoria spiskowa jest taka, że napisy powstały i są częściej używane przez nas, jedzących chipsy, niż przez osoby głuchoniemy. Teraz najlepsza część. Rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Yep, you get the point, right? Nie słyszę filmu przez chrupanie. Ej, myślałem, że tylko ja tak mam, bo jestem w dupę stary. To jest normalne. You don't hear a thing. Czyli każdy jest stary. And watch movies at the same time. That's why Lay's comes to the rescue with crispy. Czyli czekaj, jak zawsze do kina przemycam chipsy w kurtce, nie? Nawet w lato przy 40 stopniach. To ludzie słyszą, jak ja chrupę top chipsami? I otwieram kolej original? Po wstrząśnięciu? Czy nie? Nie, okej, okay, no to git. Subtitles. Powstało w 2021 roku dzięki rozwiniętej technologii sztucznej inteligencji i jest wciąż też chrupią. Dostępne do pobrania. Zobaczcie sami, że to działa. Tak więc próbujemy rozszerzenie jak do Chroma. Jest obecnie włączone, mam wybrany jakiś angielski film, mam ze sobą chipsy, a raczej chrupki, ale one też działają i próbujemy. Czy to czy napisy dodaje, o to chodzi? Jak on chrupie. Działa. Gdzie są małe paczki? Kiedyś w wielu sklepach, w każdym kiosku i zwłaszcza w polskich sklepikach szkolnych były, no. Dostępne były małe paczki chipsów, głównie 28-gramowe Lejsy, zielona cebulka i papryka. Często sprzedawane po zecie. W dzisiejszych czasach jest to już raczej relikt przeszłości, jak chyba to że maca? Jak ja jakiego w Wielkiej Brytanii, gdzie plastik produkuje się jak leci, a małe paczki wkłada w większe i nazywa porcjowaniem. Brytyjskie dzieci w wieku szkolnym nie kupują chipsów w sklepiku, ale dostają je od rodziców jako część szkolnego drugiego śniadania. Warto zauważyć, że jeśli gdzieś małe paczki są jeszcze dostępne, to znajdziecie je częściej w alejkach z alkoholem niż z chipsami, gdzie eksponowane są tylko wielkie paki. Co ciekawe, w tym samym case study z 2007 roku z wpisu o kurczaku z przyprawami kilka linijek wyżej możemy przeczytać. Gramatury paczek Lay's dostosowywane są do różnych potrzeb konsumentów. Czy to oznacza, dlatego że w Ameryce są po 2 kilo chipsy? Mała paczka 300 gram to nowe 28? Małe paczki smakują lepiej. Skoro jeszcze jesteśmy przy tym temacie, to czy wy też macie tak, że waszym zdaniem małe paczki zawsze smakowały lepiej, czy tylko ja tak miałem? Może miały mniej azotu w środku? A może to kolejny przypadek nostalgii, w którym bardzo dobrze wspominam przerwy szkolne i stanie w kolejce po kolejną cebulkę? Oficjalna wymowa przysnaki. Całe życie żyłem z przeświadczeniem, przysnaki, że na te chipsy mówi się przysnaki, jak przysmaki, tylko przez N, bo snack to przekąska, przysmak,
Research do tego wpisu zrujnował mi jednak światopogląd, kiedy usłyszałem, jak tę nazwę wymawia się w oficjalnych reklamach. Tajemnica wyjątkowego smaku i niezwykłej chrupkości jest w kotle. Chipsy w kotle. Ja, powiedzą przysnacki? Czy jak? Żonę, przysnacki. Co ty pieprzysz? Kto tak powo... Co ty pieprzysz? Co to w dupę jest? Przysnacki. Ty, a mówisz Tarzan? Na tego z dżungli Brudasa? W sensie... On nie był Brudasą akurat. Nie mówisz, mówisz Tarzan, tak? Dobre, bo nasze. Wymawiane w ten sposób brzmi to jak nazwisko tego, kto te chipsy wymyślił. Wiecie, jak w Lay's. To chipsy gościa o imieniu Herman Lay. I to są jego chipsy. Nie, no nie są najgorsze przysnacki. Przysna... Kurde, teraz już będę tak mówił. Jestem skończony. Już nawet nic nie mówię. Pure z chipsów. Był to chipsowy mini trend na YouTubie, który polegał na zrobieniu zawartości paczki chipsów ziemniaczanego pure, czyli po naszemu. Ej, pamiętam to. Ale to chyba nie działało. Widziałem, jak ktoś to testuje i to chyba było... Jest przynajmniej kilka zagranicznych filmików na ten temat. W Polsce kanał mniej więcej poprosił kiedyś swoich widzów... Ja to pamiętam, jak widziałem tych takich czarnoskórych, nie? Z więzienia w USA, co gadali... Chłop waży 120 kilo, mięsień na mięściu, wygląda jak postać z Dragon Balla i gada, że siedział w więzieniu i tak. Brał chipsy, wpieprzał tam makaron z zupki chińskiej, wlewał jakiś sos i to była jego dieta codziennie. Chłop wa... Ja mam mu wierzyć, że on to jest możliwe? Zrobienie czegoś takiego. Jeżeli ktoś z was to zrobi, to proszę wyślijcie nam DM na Instagramie. Ja tak jem codziennie, nie będąc więźniem. I tak nie wyglądam. Kłamie. Kto był tym jedynym śmiałkiem? Tylko najpierw musimy znaleźć sobie odpowiednie do tego chipsy. Ja obawiam się, że niestety, ale mam jakie tylko zajebiste i smaki! Serowo-cebulowe chipsy i... Jok. Co to jest? Tapeta do domu? Co? Nie wiem, czy one się nadadzą prawdopodobnie. Ile? Lepsze byłyby solone. Ile? O, właśnie, znaleźliśmy nasze chipsy, których sobie użyjemy. Nie ma... Nie ma spiny ogólnie, mamy piękną pogodę za oknem. Ja już wracam na moje. Panierka z ostrych chipsów. Piękne. Próbowaliście co? Użyć kiedyś zmiażdżonych chipsów ze spodu paczki jako panierki do kurczaka? Nadają się całkiem nie. Dzięki, co? Jak co można jeść? Zot podkreślenie play dał na Golibordę 5 zł, jak to można w dupę jeść x? Ale co? Nieźle jako zamiennik bułki tartej. Teraz wyobraźcie sobie, że bierzecie do tego ostre taki z fuego. Co robisz z białą kulką, jak się wypije całą mozzarellę? I macie pikantnego smażonego schabowego. To się wszystko rymowało. Którego nigdy... O, to też się rymowało. Nigdy wcześniej nie jedliście. Ja nagrywałem film panierując kurczaka w Cheetosa Flaming Hot. Przez chwilę ta panierka była małym trendem obok puree z chipsów wspomnianym wyżej. Przezroczyste chipsy. Boże, dzięki samolot, bany za 14 lat. Przywitasz, no właśnie przywitałem poniku, no normalnie, nie, to dzięki. Kolejny gastronomiczny trend na YouTubie, który dziękuję lata temu bardzo. Zrobił się dosyć popularny. Zapoczątkowała go, przynajmniej według mnie, Emmy Made 5 lat temu, kiedy wrzuciła na nie przepis na swój kanał. A, widziałem są te chipsy. Są w polskim icebergu, bo Citrox też kiedyś zrobił o tym film. W wielkim skrócie jest to skrobia ziemniaczana wymieszana z bulionem z ugotowanych ziemniaków. To jest dziwne, bo podobno smakują te chipsy normalnie jak chipsy, ale wyglądają jak... Tada, patrzcie na nie. Oh wait. Gdzie one są? Chipsy zostały schrupane, to chrupki zostały... Jest to tekst, który pojawia się w jednej z reklam przysnacków. Według reklamy, jeśli chipsy są schrupane, to chrupki są zchipsane. Jeżeli spróbujemy poszperać, czy ta super mega śmieszna zagadko gra słowna pobudziła intelektualnie Polaków, niestety możemy się zawieść. Jedyny element dyskusji na temat reklamy, który obecnie możemy znaleźć w polskim internecie, to pewien post internauty, który żalił się, że czasami gdy reklama leci w telewizji, nie jest w stanie dotrzeć do pilota na czas. Jednak być może na uwagę zasługuje słowo schipsane, ponieważ w napisach bezpośrednio na reklamie jest ono zapisane przez S na początku, schipsane. A z kolei w YouTube'owym opisie reklamy schipsane jest zapisane przez Z. Jednak bardziej poprawną formą jest pisanie schipsane przez S, ponieważ jeśli słowo zaczyna się... A pisze się, że kogoś strollowałeś, czy kogoś wztrollowałeś? Na cz.
to przedrostek Z na początku przyjmuje właśnie formę S. Dlatego piszemy zczerstwieć przez S na początku, piszemy zczaić również przez S na początku. A zatem jeżeli pewnego dnia ktoś przyłoży wam pistolet do głowy i powie, że macie 2 sekundy, żeby powiedzieć, czy zchipsane pisze się przez S czy przez Z, to wasze życie będzie uratowane, pisze się to przez S na początku. Myślę, że powinien powstać sequel tej reklamy, w którym ktoś wpada i mówi, nie, i chipsy, i chrupki zostały wszamane. I osoba, która to mówi, jest szamanem. Edyt. Powinien wpaść czarodziej i powiedzieć, że zostały ukradzione. Chipsy to podwójna liczba noga. Zwróciliście kiedykolwiek uwagę, że ze słowem chips jest coś nie tak? Jest ono przekształceniem zapożyczonego wyrazu, występującego pierwotnie w liczbie mnogiej, do liczby pojedynczej w języku pożyczającym. Jest depluralizacją. Co ten cały żargon oznacza? Oznacza to, że anglojęzyczne chips to cała garść chip. Pochwal się nową fajną emotką, pochwal się nią. Może możesz także zdobyć ich więcej. Ty AA. Ta. Małych kawałków czegoś, na przykład odłamków, wiórów, drzazg, odprysków, układów elektronicznych lub w tym wypadku słonych, cienkich kawałków ziemniaka, podczas gdy nasze rodzime chips to tylko i wyłącznie tylko jeden znak. Chipsy to z kolei podwójna pluralizacja. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć dosyć zabawne, a jednocześnie bardzo prawdziwe wyjaśnienie sprzed 16 lat z portalu nakajw.com, po czytaniu którego cała moja reakcja to... Mini Romek. Ej, no w sumie faktycznie. Chinki pluki za sobą dla mini... Czaj, minionek, 2 razy źle to przeczytałem? Dzięki, mini Romek. Nikt się nie zastanawia, czy trzeba coś usunąć i co w jakim języku jest liczbą mnogą. Jak na torbie stoi chips, to naturalną rzeczą jest powiedzieć na te farfosle w środku chipsy. Po polsku nigdy w liczbie mnogiej nie występuje sy na końcu. Z kolei jak ktoś ma w ręku chip, układ scalony, to w liczbie mnogiej powie chipy. Tak się przyjęło i już. Podwójna liczba mnoga to nie tylko polska specyfika. Co ty w dupę mówisz? Z kolei jak ktoś ma w ręku chip, to w liczbie mnogiej powie chipy. Co ty... Kiedyś już pan Stefan żalił się, że mu za oceanem zaserwowano Polish pierogis. Choć jego zdaniem powinno to się nazywać pierogs. Ale widać temu, kto zdanie przygotował, w duszy zagrało inaczej. Nie ma się czemu dziwić, znając tradycyjną polską gościnność, trudno przypuszczać, by dano u nas komuś jednego pieroga. Stąd zapamiętana została liczba mnoga. A tej w angielskim trzeba było po prostu obowiązkowo dodać jeszcze S na końcu. Proszę, nie pytajcie mnie, skąd członek gangu pruskowskiego miał czas na rewizję polskiego dyktanda z 2007. Czym jest w takim razie liczba mnoga podwójna? Liczba podwójna występowała dawniej w języku polskim. Dzisiaj posługujemy się tylko liczbą pojedynczą i mnogą, ale dawniej czasowniki czy rzeczowniki zmieniały się jeszcze inaczej, kiedy mowa była konkretnie o parach. To ja wtedy żyłem i nie wiem? Jeden mąż, 2 męża, 3 mężów. Jedna niewiasta, 2 niewieście, 3 niewiasty. Jedno słowo, 2 słowie, 3 słowa. Pozostałością po liczbie podwójnej jest to, że mówimy, że ludzie mają oczy, ale już rosoły mają oka. Mówimy, że ludzie mają uszy, ale już... Ty, rzeczywiście oka są w rosole. Co jest? Dzbany mają ucha. I to teraz, jeśli jesteście ciekawi, jak brzmiałoby słowo chips w liczbie podwójnej, to z tego, co wyczytałem, powinno zmieniać się to tak. Kto co i kogo co? 2 chipsa. Kogo czego i o kim o czym? 2 chipsu. Komu czemu oraz z kim z czym? O czym ty 2 chipsa. Mówisz do mnie? Chociaż pewnie gdyby mówiło się, że jest 1 chip, to byłoby 2... Jakimi 2 chipsami? Co to w ogóle znaczy? Co to w ogóle znaczy? W jakim kontekście byś tak kiedykolwiek powiedział? Co to w ogóle, co to znaczy? Chipa, 2 chipu, 2 chipoma, co już w ogóle brzmi kompletnie kosmicznie. Gazowane chipsy. Owocowe, czekoladowe, podłużne, przezroczyste. Gazowane chipsy. Może gazowane? Tak, gazowane. Nie wierzycie? To patrzcie. Melduje się gościnnie. O, to ten od nostalgii. Uznajcie ten segment jako dodatek do mojego materiału. On jest dobry. Oglądnijcie go sobie. Pojawia się tam przerywnik z produktami spożywczymi. Pojawiły się nawet te, czy to piłki oraz nie bez powodu Monster Munch. To te, co ci mówiłem, te piłki. O chłopie, alem te piłki opieprzył. Ale bym se teraz 2 piłki do mordy za... Kola, co nie? Kilka osób napisało su, Monster Munch, kola, backstory. 2013, a to już nie wyglądałem tak. Byłem w gimnazjum. 2013, przeglądałem stronę Wiedza Bezużyteczna. Natknąłem się na posty o treści. W Japonii istnieją chrupki o smaku Pepsi. Wyszukałem sobie i faktycznie istniał taki ty, produkt. Ty, a znasz Pepsi Man? Nie, i nie chodzi o widza na czacie, co dzisiaj subadał? Oczywiście żaden sklep specjalizujący się w takich egzotycznych produktach nie sprowadzał tego do Polski. Ech. 2015. Monster Munch od Lorenz wprowadzili coś podobnego. Taka gra jest, Pepsi Man. Edycja limitowana niestety. Nigdy się na to nie załapałem.
3 złote. No, no to musiał być 2015 rok. Czemu ta recenzja jest taka cute? Tu macie skład. Większość recenzji oceniała, że zmieni. Monster Munch miało inne smaki z edycji limitowanych, bądź nowości, która została wycofana. Serowe, tak, paprykowe, sweet chili, pizza, cebula, ketchup, kurwa ketchup. Jadłem. Od razu czuję ten kwaśny smak, nie? Dobre by były. Ja teraz lubię ketchupowe chipsy. Szkoda, że nigdy ich nie spróbuję, byki. Jak jadłeś... Są czy te, czy nie, pri, nie. Jak one się nazywają? Jak się nazywają te trzecie? Nie Lejsy, tylko te drugie. Nie Cheetosy. Nie Lejsy, tylko te drugie. Jak to się nazywa? Dzięki Bimek za 55 lat. Jezusie, co ty stupa? Nie, nie. Crunchipsy, dupę, ja mam amnezję. Crunchipsy ketchupowe normalnie są do kupienia wszędzie i dobre są według mnie. I rzeczywiście są takie kwaskowe, ale ja lubię taki smak. Taki lekko spoco... Jakikolwiek z tych smaków, co wymieniłem, to mogę ci pozazdrościć, bo ja nigdy nie miałem okazji. Poza tymi standardowymi, których dawno nie jadłem w sumie... Generalnie rzadko jadam chipsy w tych czasach, ale dziękuję za zaproszenie. Najstarsze edycje. Sklerozę mam? Co kilka mam? Kilka najstarszych edycji i smaków chipsów zasługuje na swoje osobne wpisy, dlatego pojawią się one. Czyli o chips pamiętam, bo to z Dragon Ballem były. Lay's Appetite, dwusmakowe Top Chips to Twist, co widz wysyło, dwusmakowe Grand Chips Together, chłodzące i rozgrzewające Top Chipsy i chociażby Lay's TV Packa Share otwierana od boku. O, to co ci mówiłem, że jest ten Xmas. No i ty mówisz, że ja czegoś się pamiętam i mam sklerozę. No spójrz na to. Pół zdjęcia, której nie mogę nawet znaleźć. Pikantne guacamole i ogórek małosolny. Bardzo popularna w dawnych czasach seria. Był to chyba debiut smaku ogórkowego, a smak sosu Widza na chyba pisał dzisiaj na rynku już później chyba nigdy. Nie wiem kiedy wyszły, ale logo Lay's jest już tym, które znamy teraz, więc wyszły prawdopodobnie w 2007 roku. Diabelskie i niebiańskie Lay's. To seria z lat 90. Chyba 250 gram miał. Piotr Rogucki gra syna matki, Apaka, która opowiada o nim jak o aniołku, podczas gdy ten dobrze się bawi. Bo to jest definicja... A, pamiętam tą reklamę, co się dymali w aucie. Pamiętasz to? Że zakazana reklama Lay's. No. Ta sama edycja chipsów miała jeszcze drugi spot reklamowy nazywany na YouTubie Marysia, ale kim jest aktorka, ja nie wiem. Diabelskie były piekielnie ostre, a niebiańskie śmietankowe. Grillowana cebulka. Wydrukować na drukarce 3D Skibidi Toilet? Pojawiły się na półkach sklepowych między 1996 a 2003, bazując po paprykowa. Logo firmy, które w tych widełkach czasowych wyglądały nie, właśnie wiem. W ten sposób. Ile kosztowały, gdzie były dostępne i jak smakowały? Piszcie, jeśli wiecie. Grillowana cebulka. Jest to najdziwniejszy twór Lay's. Nazwa smaku... Ej, to są w dupę te, co widz przed chwilą wysyłał i gadał, że nie może w lepszej jakości znaleźć. Śmietanowy. Jest to... Te dolarowe. To tak wyglądają w 4K. Twoje wspomnienie? W 4K. Widz to wysłał i mówi tak, nie ma w lepszej jakości. Ta? Widzisz? 4K. Najdziwniejszy remaster. Nazwa smaku jest uber długa, smak jest nietypowy, edycją były cienkie sticksy, niektóre miały tylko 30 gramów, te duże otwierały się od boku jak TV Packa Share. Oho. I nie miały dipu w środku. Jak można było zrobić cieniutkie sticksy i nie dołożyć do nich sosu, tylko... Czy to są smak truskawkowym i czekoladowym? Nie jadłem takich. Flipsy były takie, te, takie chrupki, takie nadmuchane, ale Cheetosy to nie pamiętam. Po prostu dać im taki smak. Chipsy Hugo. Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Tak mówił do nas troll Hugo, kiedy sterowaliśmy nim numerami jakie na słuchawce starego telefonu stacjonarnego w grze interaktywnej przed telewizorem. Hola, ten mały troll miał również w naszym kraju chipsy. Produkował je Lawrence Balsen. Dwa spoty reklamowe kampanii Agent Hugo, Misja Hoppersy były emitowane m.in. w TVP, Polsacie, Cartoon Network i Jetixie. Paprykowe Twistosy. Kiedy rozmawiamy o Twistosach, nuby zawsze debatują, czy lepszy jest barbecue, czy fromage. W międzyczasie widzicie Based Wy i krzyczycie Bitchy forgot legendary Twistos paprykowe w kształcie dziurawej frytki. A ja wchodzę do pokoju ostatni i mówię... Ej, chyba coś takiego było, no. Wierzę, że były jeszcze trzy inne smaki. Jakie? Różne Top Chipsy. Ja jestem z tych czasów, gdzie chipsy z Biedry kosztowały jeszcze 2 zeta. I z tamtych czasów zapamiętałem bardzo wyraźnie, jak podłużne były kiedyś opakowania zielonej cebulki czy moich ulubionych ziół włoskich. Nie wiem, Łukasz, jest to na tyle jadłem. Szczegół, pamiętam, że były zakorzeniony w mojej głowie, prawie że na dnie tego iceberga, bo mam wrażenie, że tylko ja zwróciłem na to kiedykolwiek uwagę. Jako dzieciak czułem, że mam więcej, kiedy to opakowanie było tak wysokie. Long chipsy. Long, long! Potato chipy. Słyszeliście o chipsach long? To takie prostokątne Pringlesy.
I to zdanie ma w sobie co dużo problemów. Co to w dupa jest? Huba mają Buba chipsy. Mają nietypowy kształt jak Pringles, bo są długie praktycznie na 10 cm i są formowane jak Pringles, bo wierzcie lub nie, ale nie no doczekaliście się, żabce, się jeszcze ale... aktualizacji Matki Dobry Ziemi, jadę. W której dodane zostały Minecraftowe ziemniaki. Odróżniają się od Pringles tym, że mają jasno napisane na opakowaniu, że są przekąską stłuczonych ziemniaków. Może to moje pire z chipsów to genialny pomysł na biznes? Ich opakowania mają bardzo ładny, przykuwający uwagę design, a całkiem szeroka gama prawie 20 smaków zachęca. Miód i barbecue, krab, magic masala, wasabi, mój miód barbecue szpinak, może dobre pomidor, być. Bekon, grzyby, ale bym zjadł. Beskidzkie od bohatera do zera. Kto? Jedne z najlepiej smakujących kiedyś chipsów. Jeśli dziś wejdziecie na ich stronę, w sekcji produkty zobaczycie, że sprzedają praktycznie wszystko. A, to te, Lajkonik, co? Tylko nie chipsy. Toż to strata narodowa. Krojone. To chyba pierwszy, jedyny i zarazem ostatni no jak nie, no. w Polsce serwujący gorące chipsy na wynos. A dlaczego ostatni? Bo wygląda na to, że umarł cichą śmiercią naturalną i na swoich mediach społecznościowych zamilkł na wieki. Nie widziałem tych long chipsów nigdy. Nie, tłumaczę swoim stałym klientom, co mogło się wydarzyć. Ja byłem w tym barze osobiście w 2018 roku, a recenzją i degustacją z tego baru znajdziecie na kanale. Udało wam się ich kiedyś spróbować? Piszcie w komentarzach. Że chipsy ci robią to? Frytka 1 z 10. Tyle turnieju nikomu z Polski przedstawiać nie trzeba. W jednym z odcinków pada pytanie dotyczące chipsów. Odpowiedź okazuje się niepoprawna i staje się wiralowym hitem na polskim YouTubie. Chips oznacza zwykle cienki, smażony plasterek którego warzywa? Frytki. Frytka Andrzeju, nie denerwuj się. Ziemniak. To się naprawi. Frytka to... wyłup spożywczy z ziemniaka. Film ma obecnie 8 lat i ponad 210 tysięcy wyświetleń. Mieszko pierwszy Chipselier. Kojarzycie ten tytuł? Jest na tyle mylący, że wypowiedziałem to jakby Mieszko pierwszy był szlachcicem. Tak naprawdę po Mieszko jest długa przerwa i okazuje się, że gość nie jest królem, a po prostu pierwszym sommelierem chipsów. Tak jak od wina, tylko że od chipsów. I jeśli on jest Mieszko pierwszy Chipselier, to ja jestem Marcin drugi jednego, bo zacząłem testować chipsy niecałe 2 lata po nim. Zresztą on i tak już nie nagrywa i ja mam wrażenie, taki że... Taki kanał na YouTubie, tak? Miał tylko jeden film i ostatni był 10 lat temu. Dowiedziałem się o nim z YouTuba, kiedy będąc młodszym oglądałem jeszcze Karolka. Tak nie można. W ten sposób otwiera chipsy 97% ludzi. Skoro 97% ludzi tak otwiera chipsy, to tak się je otwiera. Tak się nie robi. Tak się robi. Tak się nie robi. Tak się robi. Dobra, nie, dobra, stary, weź mój USB, zamykam kanał, stary, nie! Pip. Interaktywny film Mieszka o smakach chipsów jest na tyle stary, że pamięta jeszcze czasy adnotacji na YouTubie. A pamiętasz jak się na filmie... Rozbraja Blackface. Nieważne. Rozbraja mnie to, że jakimś cudem nikt nie wypomina dzisiaj firmie Lay's ich starego podejścia do reklam. Mnie to osobiście nie mierzi, ale ktoś by się pewnie o to pokusił. Tutaj mamy dwie postaci, które wyglądają trochę jakby parodiować miały film Pulp Fiction, rozbrajające bombę no, znajdującą w samochodzie. No. Jedna z postaci ma twarz umalowaną... Ty, czy to nie jest rasizm? Czy każdy jest równy? Dzięki Majosz za 9 lat. Wiesz co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że nienawiść zżera mnie od środka. Nienawiść, no. Mnie też. Ale książę demonów jest tylko jeden. Na czarno. Która emulować ma postać czarnoskórego mężczyzny. Najlepsze sceny w filmie smakują lepiej z Lay's. Aha. Jaja z karate. Wpis nawiązuje do starej reklamy chipsów Lay's, która jak na dzisiejsze standardy na pewno spotkałaby się z niezadowoleniem jakiejś części Twittera. Ta reklama została wrzucona na YouTube w 2013 roku, ale przez filtr przypominający stare filmy kung fu ciężko stwierdzić, kiedy została emitowana po raz pierwszy. Gość po lewej wygląda jak Konfucjusz, a ten po prawej wydaje się udawać... No jak, ten po lewej to jest z tych filmów starych i potem w Kill Billu. Co ty gadasz? Filmy smakują lepiej z Lay's to slogan, którego firma używa po dziś dzień. Spadający ręcznik. Tytuł odwołuje się do tego, co możemy zobaczyć w jednej z reklam Lay's z udziałem radiowca Krzysztofa Hołowczyca. Tylko 10 sekund obejrzyj. Witam pańże. To ile mi nie wiadomo, pańże ma problem jak są na obiad przygotować, ale jest spis, który mógł nam pomóc wytłumaczyć, jak to zrobić.
Dzień dobry Państwu. Ja dzisiaj proponuję Państwu tortille. To jest zapiekanka taka włoska, stosowana na całym świecie, takie zapiekanki różnie się nazywają. I kolorowo. Do tego potrzebne nam składniki. To będzie zapiekanka... Niezła nazwa na program. Z jakiegoś powodu producenci postanowili zrobić z niego giga ekscentryka, a ten zgodził się na wystąpienie w przynajmniej czterech problematycznych na obecne czasy spotach reklamowych. Hołek upuszcza z balkonu ostatniego chipsa. Zobaczmy, co dzieje się dalej. Nie ma lepszych chipsów. Lay's, potęga smaku. Czy on ich właśnie z zimną krwią? Kradziej, ekshibicjonista, szaleniec na drodze, sadysta. Bars. That's an awfully hot coffee pot. Nie wiem jak wy, ale oto jak ja odebrałem wszystkie spoty reklamowe z panem Krzysztofem Hołowczycem. Myślicie, że zgodziłby się na nowe podobne zloty? Nie pamiętam tych reklam, a ty? Zaproponowali mu współpracę w 2024 roku? Spójrzcie na to. Sięgnij po nowe chipsy Lay's Impreza w trzech smakach. Tylko się pośpiesz, bo żadna impreza nie trwa wiecznie. Co to była groźba? To w dupę Twistosy jest. To Pringles. Twistosy to bardzo się coś? Ziemniaczane. No właśnie. Więc gdzie? Nie do końca chipsy, jak Lay's czy Crunch Chips, ale w Florydzie było zdecydowanie bliżej do dziwne Pringles, wydarzenia. Historię bycia chipsem poczytaj. Już znacie. No i mimo wszystko nie są kukurydziane. Czy to oznacza, że są chipsami? Jeśli tak, to nic dziwnego, że tak bardzo mi smakują. Ja też fuek. Blok Ekipa. 7 lat temu dobrze znana Polakom animacja Blok Ekipa Studia Spinka weszła we współpracę z firmą Crunch Chips, w ramach której powstał odcinek specjalny 2. W nim postać Valo, którą widzicie w miniaturce tego filmu, udaje się na misję, by sposobem zawinąć całą półkę chipsów Crunch Chips. W samym serialu, w sklepach czy w klubie Speluno często zauważyć można produkty marki Chips Dix. Główni bohaterowie nie konsumują ich jednak nigdy, jako że reklamują chipsy Lorenza. Co ekipa, to impreza. W roku 2017 Crunch Chips zmienił delikatnie swój slogan Jest Crunch Chips, jest impreza na Co ekipa, to impreza, w ramach konkursu, który reklamowany był zarówno przez Blok Ekipę, T-Volta, jak i Multiego, w którym wygraną była wejściówka na PGA z T-Voltem, wyjazd na Hip Hop Festival w Płocku z Multim lub gamingowe Nie pamiętam czegoś takiego nawet. Nie wiem, czy ktokolwiek z was podejrzewa, co można dostać chipsowego w Empiku, ale już wam pokazuję. Gra planszowa chipsy. Co? Na stronie rebel.pl istnieje gra planszowa o chipsach. I wbrew pozorom to nie poker, bo chips to żetony. Anyway. Jest to chrupiąca gra imprezowa od 2 do 5 osób, w której partia trwa kilkanaście minut, gdzie próbujemy oszacować prawdopodobieństwo zrealizowania kart celu, aby wygrać. Ale nie jest to w tej grze najważniejsze. Liczy się to, że pudełko wygląda jak paczka prawdziwych chipsów, a w środku znajdują się żetony w ich kształcie. Skiny do Lola od Pringles. Gra planszowa o Mortadeli? I co, kto wygrywa, to wygrywa raka? Na składach opakowań można było wygrać takie postaci jak Zed, Varus, Riven, Star i Nidalee. Jak można się domyślać, strona promocji... Mam pytanie, długo się czeka na pytanie, co odpowiada z tego? Niedługo, ale czekaj, co jest dzisiaj? A, no to jutro nie się odpiszą. Aktywna, a jak nie, to na brief mi napisz, się, na IG. Trzeba było odpowiedzieć na niej na kilka pytań i wpisać kod. Wiedzieliście o tym? Odpowiedzi nie czy dostał. To dotarło do Polski, skoro było w Europie? Lay's za 2022 zł. Ja tego nie pamiętam z ligą. W lutym 2023 roku na Allegro miała miejsce licytacja sprzedająca nieotwarte paprykowe chipsy Lay's z Pokémon Tazo w środku. Jeżeli mieliście wtedy na zbyciu ponad 2000 zł, to mogliście jeszcze raz poczuć nostalgię tamtych czasów i znów stać się 10-letnim trenerem Pokémon. Zawsze chciałbyś wielkim mistrzem zostać i stanowić jak najlepszy wzór. Zawsze bardzo chciałbyś tam się dostać. Ale wyszedł z tego wielki. Chciałbym teraz zrobić big reveal jak rodem z zagranicznego YouTube'a podpisałem i powiedzieć wam, że dowiedziałem się o tej aukcji, bo tak naprawdę to ja ją wygrałem, ale niestety nie miało to miejsca. Pisząc ten tekst, pluję sobie witam w brodę, że nie dowiedziałem się o tym w lutym i ustawiam gorączkowo powiadomienia na stare chipsy we wszystkich możliwych portalach aukcyjnych, licząc, że jeszcze ktoś kiedyś zjadł te chipsy już? Sprzedający Kamilu o pseudonimie Kussik. Jeśli oglądasz ten film, zdradź nam, kto wygrał, czy zjadł te chipsy, jak się czujesz po sprzedaży i skąd w ogóle je wziąłeś. Skontaktuj się ze mną, nagramy wywiad. Genitalia czas. Żyjemy w czasach, w których, aby twój biznes wszedł na rynek z buta i wyważył drzwi konkurencji, musisz działać nieszablonowo. Jak bardzo nieszablonowo? Chipsy o smakach żeńskich i męskich narządów rozrodczych. Firma Chaz wbiła się nawet w algorytm YouTube'a, kiedy to w marcu tego roku wyżej wymienione smaki stały się trendem rzędu 300 000 wyświetleń. Próbowaliście? C.
Co to w dupę jest? Wybacz mi, Iron Man. Biedronka konkurs, zostań testerem. To zdecydowanie mój ulubiony wpis tego iceberga. Pod koniec maja roku 2013 miał miejsce konkurs Biedronki o nazwie Zostań testerem. Co chipsu, to? W którym biorący w nim udział musieli napisać kilka zdań o tym, dlaczego lubią Top Chips i dlaczego to oni powinni wygrać. Bo są tanie. Wiecie, taki standardowy model konkursowy. 2013. Działało to w ten sposób, że jak największa ilość głosów waszych przyjaciół i znajomych pozwalała wam dostać się do puli 500 testerów, którzy mieli zdecydować o tym, który z czterech nowych smaków trafi na półki Biedry. Brzmi trochę jak te kabanostre, nie? Brałem w tym konkursie udział. Dzięki Wayback Machine byłem w stanie cofnąć się w czasie i znaleźć zupełnym cudem swój wpis do konkursu, który akurat zachował się w archiwum. Jestem wariatem, oto, który lubi chipsy. Oto jak brzmiał mój wpis według zapisu z Wayback Machine. Jestem wariatem, który smakuje i zbiera każdy smak Top Chipsów. Spójrz na moje zdjęcie, pomóż mi zostać testerem i zagłosuj na mnie, a ja wybiorę dla ciebie jak najlepszy smak i powiększę swoją kolekcję. Niestety już nigdy nie dowiemy się, jakie zdjęcie zrobiłem, ale na pewno była to moja bieżąca wtedy kolekcja opakowań Top Chips. Tni.org już nie funkcjonuje. Myślałem, że byłem hakerem i prześcignąłem wszystkich w IQ, wrzucając zdjęcie o krótkim linku, dając sobie wizualne szanse na przekonanie ludzi do głosowania na mnie, ale nie przewidziałem, że 10 lat później będę to zdjęcie próbował odkopać. Do wygrania w tym konkursie były skutery Vespa, przepadło. Nokia Lumie 610, no i oczywiście zestawy nowych smaków. Ja wygrałem to ostatnie. Na 7 dni przed końcem konkursu miałem ale to i tak, że coś wygrał. Według strony Wayback Machine. Bartłomiej Lepczyński, będący w tym samym czasie na pierwszym miejscu, miał 27 802 punkty. Bartłomieju, jeśli to oglądasz, napisz do mnie, jak ty to zrobiłeś. Wygrałeś? Multikonta. Ostatecznie do sklepów weszła wieprzowina słodko-kwaśna, a ja sam głosowałem. Żadnego z tych smaków nie było, chyba że golonka, ale nie pamiętam. Głosowałem chyba na chili con carne. Wiecie, co jest jeszcze lepsze? Wyniki konkursu przypadły na dzień moich urodzin, 8 lipca. Nie wierzycie, że brałem udział? A co, jak powiem wam, że każdy, kto wygrał chipsy, dostał wszystkie cztery warianty i żaden z nich nie miał jeszcze grafiki i po prostu był gołą, srebrną folią z nazwą smaku? Co? Zobaczcie na te zdjęcia. Jeszcze świeżutkie, prosto z pudła z opakowaniami, które stoi w moim rodzinnym domu w Polsce. Dzięki, mamo, za zdjęcia i sorry, że musiałaś o wszystko wcofać. W dupę, ty chłopie. Pierwsze chipsy w Polsce. Okres PRL-u zakończył się w 1989 roku. Dosłownie na rok przed tym w Polsce pojawiły się pierwsze chipsy. Lily Chips to pierwsza kapitalistyczna przekąska końcowego PRL-u. Pożerany tłustymi palcami smak wolnego rynku. Na innych półkach tej samej alejki stały wtedy tylko prażynki. Lily Chipsy ty, były prażynki to z jaki smak? Reklamowanych w telewizji w ogóle. Chyba żaden, nie? Ile kosztowała wtedy jedna neutralny. Paczka Lily Chips? Ciężko stwierdzić. Kierka po a może tym. Wy wiecie, albo macie rodziców, dziadków, którzy wiedzą? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Lily jak Chipsy solido. Co pierwsze chipsy w Polsce, dystrybutor filmów na kasetach VHS i TVN mają ze sobą wspólnego? Otóż chipsy Lily, o których właśnie sobie opowiedzieliśmy, były produkowane przez importera sprzętu elektronicznego w Polsce. Co w dupę? Lily Chips. E.T. w swoich początkach zajmowało się produkcją chipsów. Trybuna Śląska nr 234 z roku 2000 nie wymienia Lily Chipsów z nazwy, ale zdjęcie rzekomej ciężarówki E.T. z logiem Lily Chips znajdziemy na stronie ursynów.org.pl. W roku 2015 grupa E.T. została wchłonięta przez dzisiejszy TVN. Prażynki to smak papieru do pieczenia. W tym okay. Uzbierają wyjście z grupa. W sumie. Tytuł tego wpisu brzmi jak jakaś dzika akcja reklamowa z lat 90. A prawda jest taka, że to hasło loterii promocyjnej Crunch Chips z 2018 roku. Ty móc wygrać wyjście z grupa? Bazuje na niechęci Polaków do obcokrajowców. Co? Czekaj. Dziś będzie na twarz skarbie? Co w dupę? Z lat 90. Co to a prawda jest taka, że to hasło jest? Loterii promocyjnej Crunch Chips z 2018 roku, w której trzeba było zarejestrować swój paragon. Ty, to ja ty i widzisz, i złap teraz tych wszystkich boomerów za te łby puste i oni mówią, że dzisiejsze reklamy są popieprzone i demoralizujące. Ty, komuna się kończy? Czy tam jeszcze trwała rok i taka reklama? Okej. W chipsach, żeby wygrać 500 zł. Najważniejsze jest wyższa próba! To kupić Crunch Chips i zachować paragon, ty musisz wygrać 500 zł. I to bazuje na niechęci?
Jak w tamtych czasach każdy lubił tego, jakoś się nazywa, Ronaldinho. To jest taki on, nie? Cosplay. Wyjście z grupa. Na imprezę, na miasto, na bogato! Jest klasyc, jest wyjście z grupa! Kampania została odebrana krytycznie i była nazywana rasistowską, a Joanna Tokarewicz, account director odpowiedzialna za kreację kampanii, tłumaczyła dwuznaczną grę słów w ten sposób. Wyjście z grupy to cel każdej drużyny startującej w mundialu. Wyjście ze swoją grupą znajomych to z kolei doskonały plan na wieczór każdego, kto lubi dobrą zabawę. Wykorzystaliśmy fakt, iż lekko modyfikując gramatykę, obydwa cele można komunikować jednym hasłem. Ja osobiście lubię dobrą grę słów, ale nie dziwię się spolaryzowanej reakcji ani trochę. Kaczka po smoleńsku. Czasem w internecie pojawia się okazja, aby jego mieszkańcy mogli wspólnymi siłami strollować świat zewnętrzny. Taka sytuacja miała miejsce w 2011 roku, kiedy Lorenz wymyślił konkurs Zaprojektuj imprezowe opakowanie. W TVN24 czytamy, że projekt smaku Kaczka po smoleńsku zajmował drugie miejsce, dopóki nie został usunięty ze strony. Ciekawe dlaczego. Bekonowy spisek. Jezus, zwróciliście uwagę, że z rynku stopniowo cichaczem zniknęły chipsy o smaku bekonu, które kiedyś były stałą pozycją na półkach obok cebulki i papryki? Ty, moza. Kiedy znajomy podrzucił mi temat na ten wpis, mówiąc mi, że bekonowe zniknęły, zatrzymałem się na chwilę i odparłem do niego. Ty, no w sumie. Pierwszą przekąską bekonową w Polsce w latach 90. były prawdopodobnie Star Foods, Bacon Snacks, pikantne o smaku boczku. Między 1997 a 2003, gacia, no bazując na kształcie logo firmy, istniały dwie wersje bekonowych opakowań Lay's. Nawet Cheetos miał wtedy bekonowe kebabowe próbki. Kebabowe kiedyś były wszędzie. O Ruffles w Polsce już nikt nie pamięta, w tym ja, a co dopiero o Ruffles bekonowych. A teraz co A co z Chio Chips bekon? Chyba, że bekonowe zastąpiły kebabowe i to ja pieprzę. Ja latami kupowałem w Biedronce bekonowe Top Chipsy. W 2016 już ciężko było je znaleźć. But did it really happen? Sezonowo jeszcze kilka lat temu dostępne były DJ Crunch Chips bekon. Czy Lay's nadal nie produkuje czasem bekonowego smaku? O, te były dobre. A jeszcze były takie pomarańczowe, te no. Serii Max mocno pogięte? Czy marka własna Lidla też nie sprzedaje już bekonowych? Żyjąc za granicą, ciężko mi powiedzieć. Na forum anime One Piece... Prażynki bekonowe. W 2017 roku ktoś założył o tym temat i w swojej teorii spiskowej napisał, i cytuję... Jak wiadomo, bekon jest zrobiony ze świni, a świnia to, jak wiadomo, zwierzę nieczyste w religii muzułmańskiej i muzułmanom nie wolno tego mięsa jeść, a nawet dotykać. Jak bardzo dobrze wiemy i widzimy, kultura europejska, a nawet cała kultura na świecie ustępuje tej muzułmańskiej, gdzie nie spojrzy są udogodnienia, przywileje i parytety dla społeczności muzułmańskiej. Może wycofanie ze sprzedaży chipsów bekonowych jest kolejnym etapem planu zdobycia przez muzułmanów władzy na świecie i wyeliminowania rasy białej. Boże, w dupę. Co tu się w dupę dzieje? To jest prawda, powaga dwa. Jezus Maria. Tak, to był cytat. Kiedy ja przeczytałem ten argument, przypomniało mi się, że na każdym opakowaniu Pringles znajdziemy jak trzy linijki tekstu po hebrajsku. Muzułmanie. Są to informacje o tym, że chipsy mają certyfikat koszerności ortodoksyjnej Unii, czyli nie są zrobione ani z mleka, ani z mięsa, ani nie zostały przygotowane w maszynach do ich produkcji, a certyfikat zatwierdził sam naczelny rabin Izraela. Wiedzieliście o tym? Niekoszerne chipsy Minecraft. Jakie kombo. Dzięki Grono za 9 lat. Dziękuję bardzo. Rzeczywistość jest prawdopodobnie dwojaka. Albo proces produkcji chipsów bekonowych... Będzie horror dziś i... Dzięki. Szajmon dał na Golibordę 5 zł. Siema dziadek, jak ci się derby Łodzi podobały? Żydzi przegrali, to chyba nie po twojej myśli. Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, że były nawet. Ale dzięki. Drogi lub badania rynku pokazują, że jest to smak, który najzwyczajniej w świecie nie schodzi. Przekąska ze zbrodniarzami. W 2003 wybuchł skandal dotyczący kart Wielkie Bitwy dodawanych wtedy do Star Chipsów i Mister Snacków. Dodatek był tak popularny, że karty doczekały się 20 serii. Jakie i karty? 240 sztuk. Nie obyło się więc przekąski ze zbrodniarzami? Ej! Draże zbrodniarze naprawdę istniały? Zbrodniarzami. W 2003 wybuchł skandal dotyczący kart Wielkie Bitwy dodawanych wtedy do Star Chipsów i Mister Snacków. Dodatek był tak popularny, że karty doczekały się 20 serii i 240 sztuk. Nie obyło się więc bez uwzględnienia takich wydarzeń jak bitwa o Anglię, bitwa nad Bzurą, bitwa pod Kurskiem, czy chociażby bitwa pod Monte Cassino. W Kurierze Porannym z 2003 czytamy, że promocja uczy, że jednym z bohaterów,
Bitwy nad Bzurą jest Adolf Hitler, Bitwy o Anglię Hermann Göring, Bitwy pod Monte Cassino Albert Kesselring, a pod Kurskiem wsławił się Józef Stalin. Historyk Bitwa Marek Kietliński oceniał, że karty to fałszowanie historii. Są na nich wypisane na przykład zasługi i odznaczenia wysokiego oficera III Rzeszy Alberta. Niemiecki feldmarszałek, dowódca grupy w czasie wojny światowej służył, dowodził obroną, otrzymał najważniejsze niemieckie odznaczenia. Okay. Kesselringa, skazanego za zbrodnie wojenne we Włoszech, ale o zbrodniach nie ma ani słowa. Sekretarz redakcji Mówią Wieki i autor tekstów na kartonikach Starfoot, Bogusław Kubisz, tłumaczył, że wizją było przedstawienie przywódców wszystkich walczących. Ja pierdzie, jakie karty. Zasługi jego, nie popełnił samobójstwa, został ranny w zamachu, w młodości był niespełnionym malarzem. A tak 16. Najważniejsze rzeczy, no. Stron. Napisane przez niego informacje były dłuższe, ale karty były niewielkie i jego teksty zostały skrócone przez firmę przeprowadzającą promocję, a on te zmiany zaakceptował. Mówił, że tak się akurat złożyło, że z niektórych opisów zniknęły. Ale nie wiedziałem, nie pamiętam w ogóle tego, tych kart ze zbrodniarzami. W ogóle nie pamiętam tej serii tych kart. Informacje o zbrodniach. 6 smaków twistosów. Znacie fromaż, barbecue i może paprykowe frytki twistos. Co jeśli powiem wam, że istniały jeszcze 3 smaki, o których cały nasz kraj zapomniał? Bekon. Boom. Cebulka. Boom. Boom. O każdym z nich już niedługo w moim nowym filmie. Daj jednego w faktach. W 2015 roku udzieliłem wywiadu dla gazety Fakt. Pojawiłem się w artykule w ich serwisie internetowym i odpowiedziałem na wiele pytań, jak na przykład skąd wziął się pomysł na kanał, dlaczego oblizuję palce w każdym odcinku, jaka była nazwa kanału, zanim oficjalnie ją zmieniłem i czy robiłem sobie badania na poziom cholesterolu we krwi. Tak się składa, że 15 listopada... Co to? To dobrze czy źle? Cholesterol w normie, ale wysoki przy wysokim Lidlu? Listopada, kiedy piszę ten scenariusz, mam wizytę na badanie za tydzień. Dziękuję serdecznie autorce artykułu za wywiad. Chipsterskie ciuchy. W 2018 roku stworzona została prawdopodobnie pierwsza i jedyna kolekcja chipsowych ubrań w Polsce. Kolekcja Chipster, bo tak się nazywała, została przygotowana przez firmy marketingowe PZL, F11 i Wizeum dla Intersnack Polska, horror, producenta chipsów Przysnacki. Teraz już wiemy, że Przysnacki. T-shirty, tanktopy, bluzy, a nawet czapki z daszkiem. Wszystkie ubrania można było ozdabiać... Ej, tych nigdy nie jadłem. A, bo to nawet nie po polsku. ...zabawnymi chipsowymi grafikami na rzepy, odzież zaprojektowaną wspólnie z firmą Chrup.com i była dostępna w jej sklepach stacjonarnych i tym internetowych. Ja wspierałem tę kolekcję na moim kanale, kiedy to Przysnaki postanowiły przysłać mi wielkie chipsterowe pudło pełne chipsów i ciuchowych dobroci. Dobra, nazwij minimum jednego z dwóch demonów, spora spróbować. Mamon. Spora spróbować. Serio mówię, był taki demon. Na Wikipedii jest napisane. O, złam jednego. Co? O co chodziło, bo nie wiem. Fajny film ogólnie o chipsach, no. Fajny film o chipsach, podobał mi się bardzo. Fajne te icebergi są, nie? Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!